wzywajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Yes, Your Majesty, not the shelter. Otacza szańce bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Ready for action. At your service. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie więcej sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawił mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocalił mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Święty Bóg pokazany? Święty Dziot. A Święty Krabił Pan?
To jest mumia, czy to jest rzeźba? Rzeźba. Taki marmur może. Przez moment mi się wydawało, że on oczy otworzył. Co? Przez moment mi się wydawało, że on oczy otworzył. Czyli opołka i na tej opołce zbuduję mój kościół, a dalej piekielnego nie przemogą. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.